Gra wstępna jest takim budowaniem napięcia i przygotowaniem zarówno organizmu, jak i naszego umysłu do seksu. Bardzo często zastanawiamy się nad tym, czy różnimy się jako mężczyźni i kobiety w potrzebach dotyczących gry wstępnej. I wbrew pozorom aż tak bardzo się nie różnimy, bo i mężczyźni, i kobiety potrzebują gry wstępnej, bo to nie tylko jest takie przygotowanie organizmu, ale też rodzaj bliskości, która w ten sposób ma szansę być okazana. Chociaż jeśli chodzi o taki czas potrzebny na tą grę wstępną, to trochę się różnimy od kobiet, ponieważ jeśli mówimy o seksie wieczorem, to czasami u kobiet jest tak, że cały dzień potrafi budować napięcie, czyli różnego rodzaju uśmiechy, dotyki, przytulania, może budować napięcie, które zakończy się seksem wieczorem. U mężczyzn to jest trochę prostsze, czyli zwykle przed tym seksem ta gra wstępna jest takim rodzajem przygotowania i wejścia na odpowiedni poziom podniecenia. Powinniśmy wykorzystywać tą grę wstępną, bo to jest jedyne narzędzie tak naprawdę dla osób, które są na różnych pułapach, jeśli chodzi o pobudliwość seksualną, do tego, żeby zrównać się, bo niektóre osoby potrafią przeżyć orgazm już po krótkiej stymulacji, inne potrzebują bardzo długiej stymulacji. Taka gra wstępna jest niesamowicie fajnym narzędziem do tego, żeby zrównać się tymi poziomami napięcia seksualnego, po to, żeby ten orgazm przeżywać wspólnie po prostu. Żeby partner czy partnerka czuli się fajnie podczas tej gry wstępnej, żeby to podniecenie się budowało, fajnie, jeśli będziemy potrafili czytać ich reakcje ciała i także ich oczekiwania. Jeśli ta gra wstępna będzie się wpisywała zarówno w to, czego my chcemy, jak i to, czego chce nasz partner, to wtedy jesteśmy na dobrej drodze i faktycznie ta gra wstępna będzie budowała, więc nastawmy się po prostu na odczytywanie potrzeb naszych partnerów, a nie na jakieś schematyczne postępowanie w tej kwestii. Bardzo często zdarza się tak, że ta gra wstępna jest pomijana w parach. To znaczy, na przykład pacjent cierpi na przedwczesny wytrysk, więc obydwoje dochodzą do wniosku, że skoro on tak szybko kończy, to pomijają grę wstępną, żeby mieć więcej seksu. Tak im się wydaje. Przez to partnerka nie zdąży się podniecić, idąc dalej nie będzie na przykład lubrykacji, więc podczas seksu będzie ją po prostu bolało, będzie sucho, będzie ją bolało, więc i ona w tym układzie będzie miała trudność, i on w tym układzie, więc ten seks z czasem będzie przestawał sprawiać im przyjemność. Jeśli chodzi o błędy oczywiście, bo o tym mówimy, no przez mężczyzn, no to myślę, że po prostu ta gra jest zwykle zbyt krótka lub nastawiona na cel. Zwykle podchodzimy na zasadzie odhaczam, na zasadzie była gra wstępna, była, przechodzimy dalej. I tutaj jest na tyle duży błąd, że bardzo rzadko skupiamy się na oczekiwaniach naszej partnerki, takich sygnałach płynących z jej ciała. Więc zamiast na grze wstępnej tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby popieścić określone części ciała i przejść do rzeczy. U kobiet ta gra wstępna, a czasami facetom może się wydawać zbyt długa, czyli odwrotnie niż w poprzednim przypadku, i budzić niecierpliwość, a przez to ta niecierpliwość może sprawiać, że zamiast to podniecenie wzrastać, będzie po prostu opadało. Oczywiście, ja tutaj mówię o takich kwestiach dość przyziemnych nieudanej gry wstępnej, kiedy to gra wstępna na przykład kończy się tym, że partnerzy nie wejdą na odpowiedni pułap podniecenia, albo po prostu ten stosunek nie będzie tak przyjemny, będzie bardziej bolesny, ale też taki brak gry wstępnej może być też takim wyrazem braku bliskości uczuć, bo ta gra wstępna jest o tyle istotna, że ona faktycznie przy tym seksie, który jest dłuższy albo krótszy, ta gra wstępna jest takim czasem, kiedy możemy faktycznie wyrazić te uczucia i być faktycznie blisko.